Słuchasz podcastu Jest Zielono, pierwszej polskiej audycji o ekologii, życiu zero waste, ograniczeniu konsumpcji i zielonym stylu życia. Zaprasza Agnieszka Zdunek. Organizacja Narodów Zjednoczonych prognozuje, że w 2025 roku 60% mieszkańców świata będzie mieszkało w wielkich aglomeracjach miejskich, a 80% w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy otoczeni przez wysokie wieżowce, centra handlowe i blokowiska. Mało tam jest zieleni, bardziej widocznym kolorem jest taki szaro-bury. Smog i zanieczyszczenia miejskie dokuczają nie tylko już mieszkańcom Pekinu czy Tokio, ale i warszawiakom, poznaniakom, mieszkańcom Gdańska czy Wrocławia. Jednocześnie każdy chce, żeby w tych miastach było zielono i czysto, żeby było dużo parków, placów zabaw, miejsc, gdzie można sobie odetchnąć. I żeby stało się to samo, tak o, bo nam się należy. I najlepiej, żeby zrobili to za nas urzędnicy czy jacyś lokalni działacze. O zieleni miejskiej, kierowcach i deweloperach, ogrodach społecznych w Polsce i unijnym projekcie Connecting Nature rozmawiam z dwiema Agnieszkami, Agnieszką Osipiuk i Agnieszką Dziubałą z Urzędu Miasta Poznania. Zapraszam. Tematem naszej rozmowy będzie Zielone Miasto Poznań. Ale zanim przejdziemy do meritum, to chciałabym Wam przedstawić dwie bardzo fajne osoby, z którymi dzisiaj rozmawiam i są to dwie Agnieszki. Agnieszka Osipiuk. Cześć Agnieszka. Cześć Agnieszko, miło nam tutaj, że nas zaprosiłaś. Dzień dobry, Agnieszka Dziubała. Może zacznijmy od Agnieszki Osipiuk. Agnieszka, powiedz, czym się zajmujesz w Urzędzie Miasta? Od kilkunastu lat zajmuję się szeroko pojętą współpracą międzynarodową. Realizuję projekty dotyczące różnych tematów. Piszę wnioski, później je realizuję. I to są projekty takie typowo zielone czy różnorakie? Nie, to są różnorakie. Mogą dotyczyć sektorów kreatywnych, mogą dotyczyć edukacji. Ale właśnie w ostatnich latach bardzo stawiamy na projekty, które dotyczą właśnie zieleni, przyrody, natury. Wpisuje się to pięknie w portfolio naszych działań w Biurze Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta i myślimy, że warto to kontynuować. Świetnie, dziękuję bardzo. I druga Agnieszka? Jestem pracownikiem od lipca 2017 roku i w Biurze Koordynacji Projektów jestem w zespole specjalistów do spraw projektu Connecting Nature. To właśnie o tym projekcie Connecting Nature będziemy rozmawiać. Przygotowując się do tej rozmowy, przeglądałam sobie stronę internetową Connecting Nature i słowem kluczem, które tam się pojawia, to są rozwiązania oparte na przyrodzie. Co to są rozwiązania oparte na przyrodzie? Rozwiązaniami opartymi na przyrodzie, czyli tak zwanymi nature-based solutions, są działania oparte na takich naturalnych, że tak powiem, rozwiązaniach. Fachową definicją zaproponowaną przez Międzynarodową Unię Ochrony Środowiska czy Ochrony Przyrody to są takie działania, które opierają się na zrównoważonym wykorzystaniu przyrody. To znaczy? Chyba łatwiej będzie to zobrazować przykładem, na przykład zielone ściany lub dachy. Dzięki takim rozwiązaniom, które opierają się na naturze, na zieleni, na różnych gatunkach roślin, możemy sprostać chociażby wyzwaniom związanym z problemami środowiskowymi, na przykład ze zmianami klimatu, bo taka zielona ściana stanowi naturalną termoizolację budynku. Jest też estetyczna, więc wpływa na zwiększenie bioróżnorodności, wpływa na zwiększenie jakości życia człowieka w mieście i to są takie kluczowe aspekty. I o to chodzi właśnie w rozwiązaniach opartych na środowisku, by poprzez naturalne działania zwiększać tą jakość życia człowieka w mieście. Agnieszka Osipiuk. Jeśli mogłam tylko dodać, Agnieszka tu już wspomniała o pewnej bardzo ważnej kwestii, warto ją uwypuklić. W przypadku rozwiązań opartych na przyrodę liczy się ich wielofunkcyjność. Także z jednej strony mamy i ochronę środowiska, mamy też dbanie o jakość życia mieszkańców, o bioróżnorodność. Także te rozwiązania, które niosą ze sobą wiele sposobów na wykorzystanie, będą klasyfikowane jako nature-based solution. Tutaj dziewczyny wspomniałyście o zielonych ścianach, a jakie jeszcze mogą być przykłady takich zielonych rozwiązań?
mobilne parki, mobilne ogrody. Oprócz zielonych ścian możemy mówić o zielonych dachach. To są także pocket parks, czyli tak zwane parki kieszonkowe, pop-up parks, czyli to są takie malutkie parki, które wykorzystują przestrzeń na przykład chodnika, to jest parę donic i jakiś mały mebel ogrodowy, ale nature-based solutions to są także różnego rodzaju działania. Na przykład tworzenie ogrodów społecznych, ogrodów otwartych, gdzie mieszkańcy mogą się wspólnie spotykać i tą przestrzeń kreować. Ale to są także siłownie otwarte, różnego rodzaju multifunkcjonalne place zabaw. Do tego także dochodzą działania, na przykład jak w Poznaniu były śniadania na trawie, targi śniadaniowe. To też jest pewien przykład rozwiązań opartych na środowisku. Ale tak właściwie po co się zajmować przyrodą w mieście? Bo w miastach to się śpi i się pracuje, a jak chce się zrelaksować na łonie natury, no to się wyjeżdża na wieś, tak? Czy gdzieś poza miasto. To właściwie po co miasta mają inwestować w taką zieloną infrastrukturę, czy tam zielone rozwiązania? Przyroda to my. My jesteśmy częścią przyrody i my wpływamy na nią, a ona wpływa na nas. Także nasze codzienne funkcjonowanie na pewno w dużej mierze zależy od jakości otoczenia i na pewno w tym otoczeniu zielonym, zbliżonym do naturalnego, po prostu czujemy się lepiej. Łatwiej jest nam żyć. Agnieszka Dziubała tutaj się zgłasza, że chciałaby jeszcze coś dodać. Tak, chciałabym jeszcze dodać właśnie tego, co powiedziała Agnieszka, że chodzi też o to, żeby mieszkaniec miał tą zieleń i to miejsce, gdzie może wypoczywać w zasięgu ręki. Że wychodzi, przechodzi paręset metrów i może skorzystać z tego, co daje mu przyroda. Mhm. Można by powiedzieć zieleń dla każdego. Brawo, brawo, to jest bardzo fajne hasło. Ja rozumiem, że po tym zakończonym projekcie miasto Poznań będzie bardzo zielonym miastem. A jak wygląda sytuacja teraz w Poznaniu? W Poznaniu jest bardzo zielono, czy Poznań w ogóle nie jest zielonym miastem? Jak to teraz wygląda? Generalnie jesteśmy uważani za bardzo zielone miasto. Gdyby spojrzeć na statystyki, na przykład z 2015 roku, plasują miasto Poznań na około 8 miejscu w skali polskich miast, wskazując na około 20% zagospodarowanie terenami zielonymi, tym również lasami, powierzchni miasta. Oczywiście mogłoby być tego więcej, ale nie chodzi nam tylko i wyłącznie o stopień zazielenienia miasta. Bardziej też chodzi nam o takie systemowe działania, które mogą w przyszłości dać dużo większe efekty niż jednorazowe zazielenienie pewnego obszaru. Dlatego będziemy stawiać w projekcie na edukację, na współpracę ze szkołami, z przedszkolami. Wydaje nam się, że tutaj jest ten moment i ten czas, kiedy powinno zadziałać miasto, to jest nasza rola. Będziemy też promować innowacyjne rozwiązania, o których wspominała też już Agnieszka, czyli to jest mobilna zieleń, to są zielone dachy, to są zielone ściany, ale bardziej w takich rozwiązaniach systemowych, żeby na przyszłość mogło po prostu być ich więcej. I teraz bardzo gładko przeszłyśmy do opowiadania o projekcie. To może teraz powiedzcie mi, co to jest ten projekt Connecting Nature? Jaki jest jego pełna nazwa? Opowiedzcie mi o tym projekcie po prostu. Projekt Connecting Nature, angielska nazwa, brzmi Co-Production with Nature for City Transitioning, Innovation and Governance, co w tłumaczeniu na język polski sugeruje, że chcemy współtworzyć wraz z zielenią coś, co pozwoli nam przekształcać miasta bardziej innowacyjne i ma to też mieć związek z zarządzaniem tymi innowacyjnymi działaniami w mieście. Czyli to jest taka współpraca z naturą dla zmiany miasta, innowacji i zarządzania, tak? Okej, rozumiem, dobrze. I od kiedy do kiedy trwa ten projekt? Bo rozumiem, że to jest projekt międzynarodowy i Poznań jest jednym z partnerów. Tak, projekt rozpoczął się 1 czerwca 2017 roku i potrwa przez kolejne 5 lat do maja 2022 roku. Projekt tworzy konsorcjum składające się z 29 partnerów z 13 miast europejskich. Są to nie tylko miasta, są to także ośrodki badawcze, uniwersytety, a także liczne organizacje i małe i średnie przedsiębiorstwa. W projekcie mamy 3 miasta wiodące, tak zwanych frontrunner cities. To jest oczywiście miasto Poznań, a także miasto Genk w Belgii oraz Glasgow w Wielkiej Brytanii. Miasta wiodące poprzez swoje doświadczenia i wdrażane innowacyjne działania mają pokazywać, jak można problemy rozwiązywać w innych miastach i z tych doświadczeń czerpią miasta naśladowcy, czyli tak zwani fast followersi. I mamy 8 miast naśladowców,
To jest miasto Burgas, Polonia, Janina, Pawlos Melas, Nikozja, Sarajewo. Okej, okay, czyli rozumiem, że Poznań, jako że jest takim miastem wiodącym, oznacza to, że jest bardziej zielonym niż inne, które są w tym konsorcjum. Tak to mogę rozumieć? Czy ma też więcej doświadczenia w takich działaniach zielonych? Na etapie tworzenia opisu tych działań, które Poznań chce wdrażać w ramach projektu, Poznań wskazał, że chciałby rozwijać sieć ogrodów przy szkołach i przy przedszkolach, rozwijać tereny nadwarciańskie, w tym szczególnie plażę miejską na Wildzie. I poprzez takie działania chcę pokazać tą innowacyjność. Jest wiele miast, chociażby właśnie te miasta naśladowcy, które powiedzmy mają podobne ukształtowanie terenu, podobne problemy i oni mają po prostu zobaczyć, jak to zrobił Poznań, jakie wypracował narzędzia, jakie ma modele i czy jest w stanie w podobny sposób takie problemy rozwiązać u siebie. Rozumiem. Okej, czyli wy będziecie przykładem i tak, później będą naśladowcy. A dlaczego akurat Poznań jest partnerem? Dlaczego nie inne miasto polskie? I co takiego sprawiło, że Komisja Europejska właśnie Poznań wybrała do tego projektu? Na pewno Komisja Europejska ceni sobie takie rozwiązania, które wzmacniają inicjatywy oddolne i pomysły mieszkańców. To obrazowało na przykład nasze doświadczenie, które pokazywaliśmy z poznańskim budżetem obywatelskim, że są pewne narzędzia, które mogą zachęcić mieszkańców do tego, żeby tworzyć pewne projekty, w tym również projekty zielone, które mogą służyć większej grupie mieszkańców i służyć właśnie przyrodzie w mieście. Bardzo też interesująca była ilość placów, zabaw, otwartych siłowni, czyli łączenie tego, ta synergia pomiędzy działaniami rekreacyjnymi, a działaniami promującymi bioróżnorodność i zachowaniem zieleni w mieście, ich znaczenie. Tutaj też przykład poznańskich plaż miejskich bardzo zainspirował osoby, które oceniały projekt i uzyskało to też bardzo dobrą ocenę. Czy oprócz Urzędu Miasta Poznania ze strony polskiej bierze udział jeszcze jakaś inna instytucja? Jest to Uniwersytet Adama Mickiewicza i tutaj też dobrze, że właśnie padło to pytanie, ponieważ to jest też kluczowa rola udziału w tym projekcie. Jest zaangażowanie Uniwersytetu w badania na temat terenów zielonych w mieście Poznaniu, w ich znaczeniu, w systemowych rozwiązaniach. Także tutaj ta współpraca pomiędzy miastem a środowiskiem akademickim ma ogromne znaczenie też w wyborze projektu przez program Horyzont 2020. A właśnie zapomniałyśmy właśnie powiedzieć, no. Tak? No. Zapomniałyśmy powiedzieć, że cały projekt jest finansowany z czego? Agnieszka Dziebała. Z programu ramowego Horyzont 2020. Jest to program finansowania projektów badawczych oraz innowacyjnych i budżet tego programu wynosił w latach 2014-2020 około 80 miliardów euro. To sporo. Także jest, tak, A to są cały ten budżet jest jakby przeznaczony na działania zielone, czy to po prostu jest jakby w ramach tego? Akurat program Horyzont 2020 jest bardzo szerokim programem, który dotyczy właściwie każdej dziedziny życia. Od pewnego czasu pojawiają się właśnie konkursy dedykowane rozwiązaniom zielonym, również rewitalizacji w oparciu o rozwiązania oparte na przyrodzie. Co nas bardzo cieszy jako pracowników administracji, to, że te działania też są skierowane właśnie do miast. Sama nazwa już programy badawcze wskazuje, że dotychczas głównie były to programy dedykowane uniwersytetom, instytucjom badawczym. Także zapotrzebowanie na doświadczenie praktyczne, jakie posiada administracja, nas bardzo cieszy, bo my również możemy się włączyć aktywnie w realizację takich projektów. Tutaj Agnieszka Dziubała. Agnieszka, wspomniałaś tak mniej więcej, co miasto Poznań będzie robiło w projekcie, że przedszkola, że szkoły, że plaże miejskie, ale jakie są takie główne zadania tego projektu? Co będziecie robić jako wy, jako całe konsorcjum? Głównym zadaniem, czy takie ramowe cele ustalone na poziomie całego projektu mają na celu ustanowienie Europy jako światowego lidera właśnie w takich innowacyjnych rozwiązaniach opartych na środowisku. Tak naprawdę chodzi tutaj o zacieśnienie takiej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, pomiędzy zarządcami miast, pomiędzy właśnie ośrodkami akademickimi, pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi organizacjami. I takim głównym celem jest właśnie to całościowe i takie ponadsektorowe zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi podmiotami w celu
zaadoptowania tych działań innowacyjnych opartych na środowisku w różnych działaniach, na przykład w działaniach inwestycyjnych. To tak brzmi bardzo górnolotnie, ale jakie konkretne zadanie będziecie robić? Będziecie, nie wiem, budować ogrody społeczne albo będziecie robić jakieś konferencje, będziecie robić warsztaty? Co konkretnie? To już jako miasto Poznań, bo tak naprawdę każdy partner w projekcie wyznaczył sobie inne zadania. My jako miasto Poznań chcemy po pierwsze właśnie rozwinąć sieć ogrodów przy przedszkolnych. Takie działanie jest w toku. W ramach projektu będziemy wyposażać te ogrody w różnego rodzaju zielone elementy, które mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej, zwłaszcza wśród najmłodszych. A także chcemy w ramach rozwoju terenów nadwarciańskich obok plaży na Wildzie otworzyć taki tymczasowy, mały ogród otwarty, społeczny. Oczywiście to też jest działanie w toku, dlatego że jesteśmy przed spotkaniem z Radą Osiedla Wilda. Chcemy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, żeby to miejsce tworzyć zgodnie z ich pomysłem i ich sugestiami. To są na razie dwa takie działania pewne, ale tutaj chciałabym zaznaczyć, że projekt jest długoletni, bardzo ambitny, wymagający. I tak naprawdę na razie jesteśmy na etapie takiej diagnozy. Nasi partnerzy przyjeżdżają do nas, przeprowadzają z nami warsztaty, spotkania i na podstawie tej diagnozy będą zbierać wyniki i ten końcowy rezultat pokaże po prostu, na jakim jesteśmy etapie, co już mamy, co osiągnęliśmy, co może należałoby zmienić i myślę, że dopiero później będziemy mogli planować inne działania, pewnie nowe, bardziej innowacyjne. Myślę, że w związku z tym, że on jest tak długi, to przed nami też długa droga, ale myślę, że coś fajnego uda nam się wdrożyć. Czyli rozumiem, że dopiero jak się projekt skończy w tym 2020 roku, tak? Po tym drugim roku, tak? W 2022 roku, to dopiero wtedy będziecie mieli podstawę ku temu, żeby wdrażać już jakieś konkretne działania, tak? Czyli ten projekt teraz jest takim projektem typowo badawczym. Agnieszka Osipiuk. Nie możemy tak powiedzieć, że jesteśmy na etapie projektu badawczego, gdyż naszą rolą jest jednak pokazywanie konkretnych rozwiązań, ale w dużej mierze myślimy o takich rozwiązaniach systemowych. Na pewno jednak chcielibyśmy, żeby nasze działania wynikały z faktycznej potrzeby, po konsultacjach też z mieszkańcami czy z instytucjami, żeby nie były z góry narzuconymi rozwiązaniami. Wydaje nam się, że to jest kluczowe do tego, aby te efekty były trwałe i przynosiły takie korzyści, jakie byśmy chcieli, żeby miasto z tego projektu odnosiło. Dlatego już są rozpoczęte w toku działania w jednym z ogródków przedszkolnych, które stanie się takim otwartym ogrodem dla użytkowników zewnętrznych, nie tylko przedszkolaków. I właśnie badamy tą kwestię. Mogę tutaj od razu poruszyć kwestię ogrodów społecznych, która w Poznaniu, ale i w Polsce jest dość specyficzna, jeśli porównujemy ją z przykładami z innych krajów europejskich. Tak się złożyło, że koncepcje ogrodów społecznych w Poznaniu nie do końca idą w takim kierunku jak w innych krajach. To znaczy po pierwszym okresie zainteresowania mieszkańcy tracą trochę zainteresowanie, dokładnie angażowaniem swoich sił w działania na rzecz wspólnej przestrzeni. I jeżeli nie ma instytucji, organizacji, która to weźmie pod swoje skrzydła, to niestety takie ogrody upadają. Także tworzenie na siłę sieci ogrodów społecznych, kiedy społeczeństwo nasze nie do końca jest gotowe czy chętne do takich działań, wydało nam się nie do końca uzasadnione. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się innej formule, a mianowicie stopniowemu otwieraniu istniejących na przykład ogródków przyszkolnych i przedszkolnych na mieszkańców. W taki sposób, aby oczywiście nie zagroziło to bezpieczeństwu dzieci, które najczęściej korzystają z tego terenu, ale też, żeby w coraz większym stopniu mieszkańcy mogli korzystać i wspólnie na rzecz tej przestrzeni działać. Być może ta sytuacja w Polsce jest spowodowana dużą popularnością ogródków działkowych, co też jest ewenementem na skalę europejską. I ta potrzeba działania na rzecz przyrody, pracy z ziemią, z roślinami, być może jest zaspokajana właśnie w ten sposób i nie ma już tej energii, żeby tworzyć ogrody społeczne. Ale z drugiej strony widzimy też, że świadomość zdrowego trybu życia, jeśli chodzi też o zdrową żywność, w młodym pokoleniu pobudziła też taką potrzebę obcowania z przyrodą na co dzień, żyjąc w mieście.
i hodowania własnych pomidorów, sałaty, ziół i cieszenia się z możliwości spędzenia czasu wśród przyrody. Także ten trend jakby na nowo się objawił i być może też te ogródki działkowe zaczną przybierać trochę inną formę. I gdzieś na skrzyżowaniu tych różnych trendów my byśmy chcieli pójść w takie rozwiązania, żeby stopniowo udostępniać to, co już jest, co ma zarządcę, co ma opiekuna, a jednocześnie stopniowo zwiększać zaangażowanie współmieszkańców. Czyli to jest taka trochę sytuacja, że najpierw miasto, brzydko mówiąc, trochę zabierało i oddawało tereny ogródków działkowych deweloperom albo instytucjom prywatnym, a teraz próbuje odwrócić ten trend i próbuje z powrotem przywrócić te tereny mieszkańcom, tak? Dobrze rozumiem? No, pewnie można by tak na to spojrzeć. Na pewno jest to próba zagospodarowania tego, co mamy. Są to często duże przestrzenie przy szkołach i przy ogrodach, które są po prostu niewykorzystane. A jak wygląda z bezpieczeństwem takich ogródków działkowych? Bo tutaj już, Agnieszko, wspomniałaś o tym, że te ogródki przyszkolne, przyprzedszkolne mają być otwarte nie tylko dla przedszkolaków i dla ich rodzin, tylko dla wszystkich użytkowników. A jak to się ma z godzinami otwarcia i zamknięcia przedszkoli? Nad tym właśnie pracujemy. Mamy pilotażowe projekty w tym zakresie. Będziemy patrzeć, jak to się sprawdza. Staramy się ustalić takie zasady, które by jako najbardziej priorytetowe stawiały właśnie bezpieczeństwo dzieci i pracowników instytucji. Także te godziny będą stopniowo wydłużane po pewnych okresach testowania rozwiązań. No musimy zobaczyć, jak takie miejsca się przyjmą w danej społeczności. I myślę, że nie będzie rozwiązania takiego jednego, które będzie powielane w każdym miejscu. Myślę, że będą musiały następować pewne adaptacje pomysłu. Także naszym teraz takim testowym obszarem jest Wilda i jedno z wildeckich przedszkoli, więc zobaczymy, co będzie dalej i z przyjemnością będziemy informować o tych wszystkich naszych doświadczeniach. Będę bardzo, bardzo chętnie uczestniczyć we wszystkich możliwych wydarzeniach, które tam będą. Agnieszko, tu się zwracam do Agnieszki Dziobały. Wspomniałaś wcześniej o tym, że głównym celem projektu będzie zagospodarowanie plaży miejskiej. Powstanie tam takiego zielnika, ogrodu, coś takiego. Dlaczego akurat ta plaża miejska? Wiem, że w Poznaniu jest kilka plaż miejskich. To jakbyś mogła opowiedzieć o ich sytuacji i powiedzieć, dlaczego akurat wasza uwaga jest skupiona na plaży miejskiej na Wildzie. W Poznaniu mamy 4 plaże miejskie. Jest to plaża na Chwaliszewie, na Szelongu, na Ratajach i na Wildzie. Przy czym pierwsze 3 będą teraz organizowane przez operatora zewnętrznego. Tak więc w rękach Biura Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta pozostanie jedna plaża miejska na Wildzie i ona będzie przez nas organizowana. Przez zespół właśnie z naszego biura. Dlatego, że ona pozostała u nas, to chcieliśmy oprócz tej funkcji, którą ona dotychczas sprawowała, tej funkcji wypoczynkowej, rekreacyjnej, chcielibyśmy po prostu stworzyć obok ogród otwarty, tymczasowy, który będzie po prostu spełniać funkcję takiego właśnie zielnika, gdzieś obszaru, gdzie może sobie osoba, która powiedzmy nie posiada ogródka działkowego czy z jakiegoś swojego małego terenu, gdzie może swoje roślinki uprawiać, będzie mogła z tego skorzystać. Mhm. Czy to będzie tak, że wy jako Urząd Miasta stworzycie ten ogród i po prostu pozostawicie go mieszkańcom, czy będzie jakaś osoba, czy grupa osób, czy jakaś instytucja, która jakby będzie zajmować się tym ogrodem? Na razie nie widzieliśmy, że tak powiem, osoby, która mogłaby to prowadzić. Raczej myślimy, że będą to osoby, które pracują na rzecz projektu Connecting Nature i planujemy właśnie organizować tam spotkania z mieszkańcami, jakieś warsztaty, żeby zachęcić właśnie mieszkańców do tego, by również korzystali z tego miejsca, nie tylko z plaży, ale również z tego ogródka. Oczywiście będzie to trochę pracy, żeby jednak pokazać, zaktywizować tych mieszkańców, ale jestem dobrej myśli. No ja myślę, że to jest przecudowny pomysł. Dobrze, a oprócz tych warsztatów i spotkań dla mieszkańców, które planujecie na plaży miejskiej na Wildzie, czy w ramach tego projektu lub też poza tym projektem chcecie robić jakieś warsztaty, spotkania dla mieszkańców takie edukujące o zielonych rozwiązaniach, o zielonym mieście? W zasadzie mogę powiedzieć tak, że projekt trochę wymaga od nas, dlatego że wskazuje na istotne aspekty. Na przykład jednym z takich aspektów jest tak zwany social cohesion, o którym właśnie wielu partnerów mówi. To jest tak zwana spójność społeczna. Mówimy też o well-being, czyli takim samopoczuciu, zdrowiu psychicznym, fizycznym. Na pewno będziemy takie warsztaty organizować. Warto, uważam, warto właśnie prowadzić takie zajęcia, czy właśnie warsztaty, które będą podnosić tą świadomość ekologiczną mieszkańców. Czyli to nie będzie projekt taki typowo administracyjno-naukowy?
Nie. Na razie rzeczywiście te działania tak wyglądają, bo jak już wspominałam, ten etap diagnozy opiera się na tym, że współpracujemy głównie z ośrodkami badawczymi, akademickimi, ale na pewno to nie pozostanie w relacji uniwersytet-administracja. Jasne, to kiedy zamierzacie wyjść w teren? Na razie ta diagnoza będzie trwać powiedzmy do końca kwietnia, do początku maja, powiedzmy ten termin, także myślę, że jak w tym sezonie letnim rozpoczniemy działania na ogródku, to będzie dobrze. Mhm. Zobaczymy, bo to będzie na pewno takie pilotażowe. Jeżeli to się przyjmie, no to będziemy szukać innych terenów w mieście, żeby już te rozwiązania nie były takie tymczasowe. No niestety na terasie zalewowej tak to wygląda, że musimy jednak w sezonie zimowym wszystko posprzątać. Więc mam nadzieję, że w ciągu tych 5 lat znajdziemy inne tereny w mieście, na których będziemy mogli stworzyć coś stałego. A te wyniki badań czy tej diagnozy, one będą dostępne dla każdego, czy takie, wiesz, zamknięte w sejfie tylko dla Was? W zasadzie wszystkie wyniki projektu będą na pewno umieszczane na takiej europejskiej platformie internetowej OPLI. OPLA jest też naszym partnerem w projekcie. To jest taka platforma wymiany wiedzy, dobrych praktyk. Będzie to platforma, na której będą właśnie zamieszczane informacje o różnych projektach, różnych działaniach. Jest to strona, która działa od końca 2016 roku i jest to platforma nie tylko dla ekspertów, również dla nowicjuszy, którzy gdzieś chcą w tym zakresie nature-based solutions działać. I ta platforma i te informacje, które będą tam zawierane, mają w jakiś sposób pomóc, poradzić, jakie narzędzia, jakie techniki można wykorzystać, na przykład podobne projekty prowadzić. Jasne. I ta strona, czy tam ta platforma OPLA, ona jest dostępna w języku polskim, czy tylko angielskim? Tego co wiem, jest tylko w języku angielskim. Mhm. Okej, okay, dobrze. Aczkolwiek, jeśli mogę tutaj dodać, Agnieszka Usipiuk, to z tego co wiem, to będzie stanowiła też taką bazę danych, więc zakładam też, że mogą się tam znaleźć dokumenty, które będą w językach od wszystkich partnerów. Czyli jak najbardziej w języku polskim też się mogą znaleźć dokumenty, które będą ciekawe dla osób, które znają ten język. Dobrze. Również w innych językach. Również w innych językach. Dobrze, to ja w takim razie pod notatkami do tego podcastu podlinkuję stronę, żebyście mogli sobie znaleźć platformę. OPLA, tak? OPLA tak się nazywa. Dobrze, okej. Okay. A powiedzcie mi, czy projekt ten Connecting Nature to jest takie jednorazowe działanie miasta Poznania, które jako urząd prowadzicie w zakresie tych zielonych rozwiązań, czy to jest jakby kolejny etap, bądź też może pierwsza rzecz ku bycia bardziej zielonym miastem? Na pewno jest to jeden z wielu działań podejmowanych przez miasto w kierunku tego, żeby być zielonym. Zauważyliśmy właśnie w naszym nawet biurze koordynacji projektów rewitalizacji miasta, że rewitalizacja, którą się z założenia zajmujemy, w dużej mierze zaczyna wokół tych elementów zielonych krążyć i nam się to bardzo podoba, że portfolio naszych projektów ma taką wspólną bazę. Dzięki temu mamy pewne elementy synergii, możemy się wzajemnie też wspomagać, przekazywać pewne dane, realizować wspólnie działania. Na pewno zyskają na tym wszystkie nasze też inne projekty. A jak taki zwykły Kowalski, mieszkaniec Poznania, przyjdzie do Was i się spyta, fajnie, że realizujecie taki projekt, ten projekt Connecting Nature, ale jakie ja jako Kowalski będę miał z tego korzyści? To co mu odpowiecie? Taką najważniejszą korzyścią jest chociażby zwiększanie tych obszarów zieleni punktowej, z której taki mieszkaniec może skorzystać. Mam nadzieję, że to właśnie w jakiś sposób wpłynie na jego takie samopoczucie, podniesienie jakości życia w mieście. Ale też myślę, że takie działania typu spotkania, warsztaty, gdzie można przyjść, dowiedzieć się czegoś nowego, też jest taką korzyścią dla osoby mieszkającej w mieście. A Wy jako Urząd Miasta współpracujecie z innymi urzędami, z innymi instytucjami spoza Wielkopolski, bądź może w Wielkopolsce i wymieniacie się jakimiś dobrymi praktykami albo rozwiązaniami problemów? Takim naszym naturalnymi partnerami teraz w tym temacie Agnieszka Usipiuk. Są partnerzy z konsorcjum Connecting Nature. Tutaj z Polski mówiliśmy właśnie o Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Natomiast w toku prac, realizacji projektu będą pojawiać się kolejne z pewnością instytucje, z którymi będziemy współpracować. Teraz silnie współpracujemy z przedszkolami w zakresie wsparcia tutaj rozwoju sieci ogrodów społecznych w ramach ogrodów przedszkolnych i przyprzedszkolnych. Myślę, że z czasem pojawi się też współpraca z innymi miastami polskimi. Wydaje się to być naturalne. Inne miasta też realizują podobne projekty.
Z pewnością będzie okazja do spotkań w czasie różnych konferencji. Nadchodząca też w Poznaniu konferencja związana ze zmianami, adaptacją do zmian klimatycznych, również będzie okazją do takich spotkań i wymiany doświadczeń. A kiedy ta konferencja się odbędzie? 16 i 17 kwietnia. 2018 roku, rozumiem. Okay. Rozumiem, że jak na razie współpracujecie tylko z partnerami z konsorcjum w ramach tego projektu, bo moje pytanie bardziej dotyczyło tego, czy jakby poza projektem spotykacie się, czy komunikujecie się z miastami innymi, nie wiem, tutaj przychodzi mi do głowy, nie wiem, Zielona Góra, Warszawa, nie wiem, Szczecin, Gdańsk, Wrocław. Myślę, że to jeszcze nie jest ten etap. Oni też realizują swoje projekty. Z tego co wiem, Wrocław realizuje również projekt w tym samym konkursie, więc na pewno określamy swoją strategię działania i przyjdzie ten moment dyseminacji wyników czy współpracy i na pewno wówczas pojawią się te elementy współpracy pomiędzy miastami. Dyseminacji, czyli upowszechniania. Upowszechniania, tak? Przepraszam, bardzo taka ja tutaj dodam, tak. Unijna nomenklatura. Tak. Jasne. To trochę już odejdę od tego tematu projektowego. 2 lata temu w poznańskiej dzielnicy Wilda była taka bardzo fajna akcja sadzenia kwiatów przy drzewach, pod drzewami, tak żeby samochody nie zajeżdżały tych biednych drzew i ich korzeni. I w tą akcję się włączyło mnóstwo mieszkańców. Wiem, że tam też był jakiś mini grant, ale jakby wiem, że też, że mieszkańcy sami sobie przynosili kwiatki i tam opiekowali się i tak dalej. Teraz te drzewa stoją takie trochę zaniedbane, bo rozumiem, że motywacja tych mieszkańców już troszkę spadła. Co mnie bardzo cieszyło, jak obserwowałam te fajne takie rabatki pod drzewami, to było to, że kierowcy zaczęli szanować te miejsca. Teraz już znowu zaczęli na nie najeżdżać. To jest taka, wydaje się, nieustająca walka pomiędzy zielenią w mieście a kierowcami, tak? Tutaj widzę wasze smutne miny. Wiem, że wy nie możecie tego zobaczyć, ale naprawdę tutaj i Agnieszka smutnie potakują głowami. Jak to wygląda z tymi kierowcami? Ja może od razu powiem o tym, że ta walka trwa. Ona będzie trwała i będzie trwała pomiędzy tymi osobami, które czy chcą właśnie jako inicjatywa oddolna zasadzić te kwiaty, czy są to służby miejskie, które odpowiadają za na przykład drzewa w ciągach komunikacyjnych, no to jest nieustanna walka tak naprawdę o priorytety, co jest ważniejsze. W momencie, kiedy będziemy dbać bardziej o drzewa, które są w ciągu komunikacyjnym, które potrzebują jednak miejsca, ich system korzeniowy, dostępu do tlenu, do większej ilości ziemi jako takiej, a są przykryte płytą chodnikową, a z drugiej strony mamy mieszkańców, którzy chcą mieć wygodne drogi i samochody, które chcą parkować, no myślę, że jest to nieustający rodzaj konfliktu. A ktoś wygrywa w tej walce? Raz jedni, raz drudzy. Niestety tak powiem. Czyli trzeba trzymać rękę na pulsie, trzeba cały czas starać się walczyć i pamiętać o tym i przypominać. I myślę, że projekt Connecting Nature jest także taką okazją do promowania tej świadomości ekologicznej. Mhm. Że jeżeli chcemy żyć faktycznie, mieszkać w takim dobrym otoczeniu, które nam sprzyja, to musimy czasami coś poświęcić. Mhm. Trzeba o tym przypominać, trzeba o tym edukować od najmłodszych lat. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli się cieszyć bardzo dobrymi warunkami. Okej, rozumiem. Tutaj było wspomniane wcześniej w rozmowie o budżecie obywatelskim, które według mnie jest dosyć dobrym takim środkiem do tego, żeby mieszkańcy mogli realizować swoje pomysły, jeżeli takowe mają. Poznań też według mnie ma całkiem spory budżet obywatelski w porównaniu do innych miast. Jak to się przekłada na takie projekty zielone? Jest w ogóle przełożenie? Jest więcej tych projektów zielonych niż innych? W zasadzie po takiej wstępnej analizie Agnieszka Dziubała. Projektów, które zostały dopuszczone do realizacji w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego, większość z nich to są takie projekty duże, infrastrukturalne. Wiem, że jest wiele projektów też takich rejonowych, ale jednak te ogólnomiejskie to są właśnie głównie takie duże, infrastrukturalne i z tego co widzę, to nie są projekty w 100% zielone, ta zieleń jest jako na przykład dodatkowa, uzupełniająca jakąś inwestycję, ale to nie jest ta główna rzecz, ale o czym może warto wspomnieć, tak jak już wcześniej mówiłam, nature-based solutions to są po prostu działania związane ze zrównoważonym wykorzystaniem natury, które wpływają na człowieka, na jego pozytywne samopoczucie. Więc chociażby taki park rekreacyjny, sportowy czy otwarta siłownia jest jakby tym nature-based solutions. Więc mogę powiedzieć, że są to projekty wpisujące się po części w projekt Connecting Nature, ale nie jest to taki projekt stricte zielony.
Rozumiem, że taki Kowalski, gdzie powołuje na tego Kowalskiego, mieszkaniec Poznania, który ma pomysł na zielony projekt, może skorzystać z budżetu obywatelskiego, ale czy on może do Was też przyjść i powiedzieć, hej, ja mam zielony pomysł i dajcie mi pieniądze. Co on musi zrobić? Jakie są takie mechanizmy, które Wy macie jako miasto Poznań? Jeżeli mogłabym wspomnieć, to wspomnę tutaj o jeszcze innym projekcie realizowanym przez miasto Poznań i to będzie tym razem Refill, projekt Refill. Podam pełną angielską nazwę. Reuse of vacant spaces as a driving force for innovation on local level. Czyli puste przestrzenie i ich tymczasowe zagospodarowanie siłą napędową innowacyjnych rozwiązań na poziomie lokalnym. I w ramach tego projektu, który realizowaliśmy od 2015 roku i będziemy go kończyć w tym roku, było to w ramach programu Urbact 3, przygotowaliśmy narzędziownik dla miejsc. Jest to taki instrument wsparcia dla zwykłego Kowalskiego, a nawet dla pewnych grup kowalskich, dla inicjatyw oddolnych, takich, które by chciały zorganizować coś w mieście od siebie, dla innych, dla pewnej przestrzeni i nie bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać. Mamy taki zestaw podpowiedzi, instrumentów, inspiracji, przykładów, informacji, gdzie trzeba by się zgłosić, co trzeba by zrobić, żeby na przykład zorganizować wspomniany już ogródek społeczny, żeby zorganizować zieleń na skwerze, który jest niezagospodarowany. Nie ma akurat ze strony miasta tutaj informacji o tym, że w najbliższym czasie coś się będzie działo, ale mieszkańcy by chcieli, powiedzmy, własnym sumptem coś z tym terenem zrobić i wiele, wiele innych. Także serdecznie już bym chciała zaprosić na stronę i poprosić o podlinkowanie narzędziownikdlamiejsc.pl, gdzie takie informacje się znajdą i myślę, że one mogą być sporą pomocą dla wszystkich osób, które czują w sobie tą chęć do działania na rzecz otoczenia, a nie bardzo wiedzą, jak to zrobić. Będą tam również informacje o możliwym dofinansowaniu, no bo zawsze jest to potrzebne, szukanie informacji o źródeł finansowania. Przepraszam, Agnieszko, że ci przerwę. Ten narzędziownik jest tylko dla mieszkańców Poznania? Czy On jest w wersji online, wersji papierowej. W wersji papierowej jest skrócona wersja, nie wszyscy będą mieli może dostęp do internetu. Natomiast oczywiście mogą z niego skorzystać mieszkańcy innych miast. Docelowo chcielibyśmy, żeby był też w wersji angielskiej. Natomiast bazuje na przykładach z Poznania. Także zostały przeprowadzone różne wywiady z osobami, które takie działania realizowały w różnej skali. I te przykłady, poznańskie przykłady, chcielibyśmy przełożyć na zestaw takich prostych instrukcji, co trzeba zrobić krok po kroku, na co zwrócić uwagę, gdzie będą pewne zagrożenia, tak żeby ułatwić i zachęcić. I myślę, że to jest doskonałe narzędzie, zwłaszcza jeżeli by się chciało podjąć działania na rzecz zieleni w mieście właśnie we współpracy, czy to z mieszkańcami, czy z instytucjami, czy z grupą po prostu zainteresowanych osób. Świetny projekt. Dobrze, na pewno podlinkujemy i materiały będą dostępne. A tutaj cały czas przez tą rozmowę przewija się takie słowa klucze, czyli współpraca, inicjatywy oddolne, konsultacje i tak dalej. Jak to wygląda z Waszego punktu widzenia? Czy Wy jako miasto wszystko jesteście w stanie sami zrobić? Czy korzystacie też z pomocy innych organizacji, nie wiem, na przykład organizacji pozarządowych albo tych wspomnianych wcześniej inicjatyw lokalnych? Czy konsultujecie jakoś to z nimi? Jak wygląda taka współpraca z innymi organizacjami? Nie mówię tutaj o instytucjach badawczych, bo wiem, że współpracujecie na przykład z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Znaczy tak szczerze mówiąc, to nie wyobrażamy sobie takich działań bez współpracy, czy to z organizacjami, czy z inicjatywami oddolnymi. Na pewno jako pracownicy administracji nie posiadamy pełnej wiedzy i doświadczenia na każdy temat. To jest dla nas oczywiste, że należy podjąć tą współpracę z osobami, które tą wiedzę i doświadczenie posiadają, a przede wszystkim chcemy, żeby to też były działania zgodne z potrzebami mieszkańców. Jest to dla nas po prostu oczywiste. Świetnie, świetnie. Jest miasto dla nas wszystkich i to może też warto wspomnieć, bo my też jesteśmy mieszkańcami tego miasta. My jako urzędnicy też mamy tutaj swoje domy, mamy swoje ścieżki, mamy swoje otoczenie, na którym nam też zależy. Także wielu z nas aktywnie uczestniczy w życiu danych społeczności, danych dzielnic. Po prostu jesteśmy też ich mieszkańcami. Czyli nie jesteście zupełnie odizolowani od problemów zwykłego mieszkańca. Mamy taką przynajmniej nadzieję. Okej, dobrze. A pojawił się wcześniej taki kontrowersyjny, trudny temat kierowców, to zahaczmy prawie na same zakończenie o kolejny dosyć trudny temat, czyli deweloperów.
W Poznaniu powstaje bardzo dużo nowych budynków mieszkalnych, bardzo dużo galerii handlowych i jakby to jest cały czas zabieranie tych zielonych przestrzeni. Czy wy dajecie deweloperom jakieś nakazy, że tyle i tyle powierzchni musi być przeznaczone na powierzchnie zielone? Na ten moment takich nakazów przynajmniej z poziomu projektu nie jesteśmy w stanie dać, natomiast jesteśmy tego świadomi, że właśnie pewne takie wytyczne, które mogłyby zostać wypracowane w ramach projektu, mogłyby zostać wykorzystane właśnie w ustalaniu pewnych zasad, jeśli chodzi o zagospodarowanie miasta i na to liczymy i to mamy też na myśli, mówiąc o pewnych rozwiązaniach systemowych, że ważne są nie tylko konkretne nasadzenia, że posadzimy teraz 1000 drzew w mieście i to rozwiązuje wszystkie ewentualne problemy z zielenią miejską, ale właśnie taką widzimy też rolę administracji, to uświadamianie, tworzenie pewnych wytycznych, które by w przyszłości mogły wpłynąć właśnie na tego rodzaju kwestie, jak ustalanie pewnych wytycznych. Okay. Ale jesteśmy na tej początkowej jednak ścieżce. Dobrze. Natomiast powiem też tak z punktu widzenia właśnie tego kończącego się projektu Refill, że widzimy, że deweloperzy są też tą grupą interesariuszy, że też użyję takiego określenia, też często pojawiającego się w różnych projektach, z którą też powinniśmy rozmawiać i współpracować. Czy to w kwestii terenów zielonych, czy właśnie tego tymczasowego zagospodarowania. Mhm. Na pewno takie rozmowy powinny być podejmowane i próba szukania wspólnej przestrzeni tutaj do współpracy. Bo to są takie dosyć sprzeczne interesy, tak? Wy jako miasto chcecie dla mieszkańców, dla dobra mieszkańców, a oni myślą jednak trochę tak bardziej biznesowo. Mhm. To tutaj może dorzucę coś, co mnie będzie na pewno na długi czas inspirowało. Jest to przykład francuskiego miasta Nantes, który jest partnerem w projekcie Refill. Mieliśmy spotkanie z przedstawicielami deweloperów, którzy operują tam na wyspie Île de Nantes. To jest wyspa pośrodku miasta, która jest zagospodarowywana na nowo. W bardzo silnej współpracy wielu środowisk. I tutaj miasto zorganizowało konkursy. Konkurs na zagospodarowanie, w której deweloperzy musieli z góry pokazać, w jakim stopniu będą angażować mieszkańców w tworzeniu planów zagospodarowania. I przewidywali dla nich usługi, zanim jeszcze powstały pierwsze budynki mieszkalne, między innymi wspólne tereny zielone. Także dla mnie jest to cudowny pomysł na to, jak to by mogło wyglądać, że takie właśnie wymogi są z góry narzucone i tą inspiracją będę żyć i działać dalej. No miejmy nadzieję, że miasto Poznań narzuci takie rozwiązania deweloperom, żeby nam się wszystkim bardziej zielone żyło. Na sam koniec przypomnijcie mi, gdzie można znaleźć informacje o tym projekcie Connecting Nature, ale też gdzie może się udać mieszkaniec Poznania, jeżeli miałby jakieś pomysły na swoje zielone projekty i też od razu może ten projekt Refill, tak? Który jest bardzo ciekawym projektem. Po więcej informacji zapraszamy na stronę oficjalną connectingnature.eu, a także na naszą stronę facebookową Connecting Nature. Polecamy również platformę Opla, opla.eu oraz narzędziownikdlamiejsc.pl. I to mówiła Agnieszka Dziubała. Na zakończenie, dziewczyny, mam do Was jedno pytanie, które mnie zawsze bardzo intryguje, bo zawsze dążę do tego, żeby tak było wszędzie dookoła mnie. Powiedzcie mi, czy Wy jako takie osoby prywatne, ale też jako urzędniczki w urzędzie, staracie się wdrażać tą ideę zero waste, czyli zero śmieci? Czy w ogóle słyszałyście o czymś takim? Kiwamy głowami, tak? Agnieszka Dziubała. Jest to bardzo ambitna idea i trudna. Czytałam kiedyś artykuł o dziewczynie właśnie ze Stanów Zjednoczonych, która w ciągu roku wyprodukowała mały słoik odpadów. Na pewno mówimy tutaj o Bei Johnson. Mhm. To jest, w ogóle dla mnie to jest niewyobrażalne, ale tak naprawdę problem tkwi w tym, że wszystkie produkty, które są sprzedawane w sklepach, są w plastikowych opakowaniach. Gdyby to były produkty, które mogę zabrać bez tej siatki foliowej, byłoby super. Owszem, owoce, warzywa kupuję bez opakowań, więc jakby staram się zminimalizować ilość tych odpadów, ale to jest naprawdę, nie wiem na ile jest to wykonalne. Mhm. Chociażby no, tutaj. Jeden słoik to jest naprawdę, to jest bardzo trudne do wykonania, ale małymi krokami. A Agnieszka Osipiuk? Patrząc na moją prywatną sytuację jako matka dwójki dzieci,
ilość rzeczy, która generuje się wokół nas, jest naprawdę ogromna i jest to duża praca. Ja tutaj może tylko powiem, że bardzo wspieram moją starszą córkę w jej nowym hobby, pasji, mianowicie przetwarzaniu materiałów czy naszych ubrań. Jest bardzo tutaj twórcza w tym zakresie, także praktycznie nie wyrzucamy żadnych rzeczy, które uległy zniszczeniu, tylko one trafiają do wielkiego pudła rzeczy, które będą przetwarzane w ramach szycia, tworzenia zabawek. Także taki wkład, dobrze, jaki możemy, taki wnosimy. I tym optymistycznym akcentem, że jednak urzędniczki miasta Poznania są zero waste, albo przynajmniej starają się być, kończymy na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy bardzo. W Poznaniu jest chęć zmian w kierunku bardziej zielonego życia, bo widać to w działaniach urzędników, w ilości ogrodów społecznych, małych skwerów przy kamienicach. Widać zaangażowanie lokalnych działaczy, czy też pojedynczych mieszkańców. Ale wydaje mi się, że to jest cały czas za mało. Cały czas mamy za mało tej zielonej przestrzeni dookoła nas. Za dużo smogu, za dużo zanieczyszczeń, za dużo śmieci. Bo żeby miasta były zielone, to należy zmienić myślenie ich mieszkańców, edukować ich, ale nie przez odgórnie narzucone ustawy, uchwały czy rozporządzenia, tylko przez pokazywanie im ciągle i ciągle dobrych przykładów. Bo to jest tak jak z tą reklamą w telewizji czy radio, którą słyszycie cały czas i cały czas, aż w końcu muzyka wchodzi Wam do głowy. I tak powinno być z zieloną świadomością. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka w Twojej głowie powstał fajny pomysł na zazielenienie swojej okolicy. I pamiętaj, proszę, że to nie musi być od razu wielki park czy duży ogród. To może być klatka schodowa z kilkoma roślinami lub też malutki skwerek pod blokiem, który będzie obsadzony kwiatami. Porozmawiaj z sąsiadami, ze spółdzielnią czy wspólnotą mieszkaniową. Na pewno znajdziesz osoby, które też chcą zmieniać swoje otoczenie na bardziej zielone, tylko nie wiedzą, jak zacząć i z kim zacząć. No to po prostu zacznijcie działać razem. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj mi proszę znać, odwiedzając mnie na stronie jestemzielona.pl/podcast oraz na Facebooku Jestem Zielona. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Miłego zielonego dnia. Pozdrawiam, Agnieszka z Duny.